Cześć wszystkim. Chciałem dzisiaj pokazać fajny projekt, który wykonaliśmy dla klienta. Bardzo fajny. CEVMOTO 1000 Nordic. Tutaj macie po lewej wersję podstawową. Taką jak kupicie w salonach. No i taką zmotaną przez nas wersję indywidualną dla klienta. Słuchajcie, bardzo fajne wyposażenie. Mianowicie wyposażone bardzo, bardzo dużo rzeczy. I w ogóle, nim skomentujecie filmik czy na Facebooku, to zawsze zastanówmy się, bo klient, który sobie zamawia pewne rzeczy, to on sobie te zamawia. On chce, my to realizujemy. I zaraz Wam wytłumaczę, bo tutaj dużo informacji było, że wygląda jak samolot z czujnikami, ale to zaraz Wam powiem, o co chodzi. Zaczniemy od tego, że 1000 Nordic, wersja czarna, doposażona w różne dodatki. Zaczniemy od przodu. Słuchajcie, mamy bagażnik przedni, zderzak, przepraszam, tutaj z napisem tutaj CEVMOTO Kociszewski, bo właściciel jest właśnie z nazwiskiem Kociszewski i chciał mieć taki indywidualny napis. W ogóle takie indywidualne napisy też będziemy wykonywali dla Was, jak będziecie chcieli, no bo kład, który jest stworzony dla Was, jest indywidualny, bo to jest wasz pomysł, nasza realizacja, wasz pomysł. Więc napis Kociszewski, bumper, LED w przód, który był dostarczony przez klienta, bo klient, że tak powiem, ma lawety wszelkiego rodzaju i nam dostarczył te LEDy. Osłony aluminiowe z ochroną tutaj wyciągarki, z takim dodatkowym jeszcze wspawem. Zmiana wyciągarki z przodu na Dragona, tylnia jest przerzucona na tył, zaraz Wam powiem. Relokator chłodnicy ze snorklami, z logiem CEVMOTO, jak widzicie, bardzo ładny. Regulowany, tutaj takie blaszki zrobiliśmy, które można regulować, śruby wszystkie czarne. No i mnóstwo czujników, jak zauważyliście, no i to jest właśnie ten cały szum w internecie ostatnio był. Po co tyle, choinka się świeci i tak dalej. Słuchajcie, to sobie klient zażyczył, ja jestem zwolennikiem tak naprawdę dwóch czujników. Wylotu temperatury paska oraz czujnik temperatury wody, bo jest przydatny, bo tak jak mówiłem, z licznikami CEVMOTO różnie bywa. Dlatego jestem zwolennikiem. Tu klient sobie zażyczył wlot temperatury paska, wylot temperatury paska, czujnik temperatury wody, czujnik temperatury oleju, temperaturę z zewnątrz oraz ładowanie. No i teraz uruchamiamy. Tadam, tadam, tadam. I nam się wszystko ładnie tutaj odpala. Także czujniki i wszelkie jakieś gadżety elektryczne, które zaraz zobaczycie, są to zamówione przez klienta. Chciał, to zamontowaliśmy i nie mamy prawa jakby komentować kto co chce, bo tak naprawdę słuchajcie, no każdy jest inny, każdy chce co innego i jeśli ktoś chce, to nie zabraniajmy mu, no jesteśmy w wolnym kraju, żyjemy, ktoś to chce, takie rzeczy, to montujemy. Co do dalszych elektrycznych rzeczy, no tu jeszcze hebel mamy, to też klient chciał, żeby właśnie rozłączać ewentualnie całego kłada. Mamy wyciągarkę z tyłu, mamy manetki grzane z kciukiem, mamy oświetlenia, które Wam zaraz pokażę z przodu, oświetlenie z nadkoli w kolorach różnych, aplikacja jest na telefon na to, oświetlenie boczne oraz oświetlenie tylne. Wszystko jest na przekaźnikach, wszystko jest na wodoodpornych właśnie tych przekaźnikach, kostkach i tak dalej, żeby to pod wodą w miarę działało. Są dodatkowo grzane kanapy, grzana kanapa przód, grzana kanapa tył. Przełączniki od kanap są tutaj, regulowane dwupoziomowo, niski, średni i tak dalej. Tak jak mówiłem, wyciągarka przód, wyciągarka tył, tutaj na górze. Idziemy, już odpaliliśmy wszystko, czy nie? Odpalimy. Niech to wszystko świeci. Także mamy bumper tył. Co dalej? Lampy tył właśnie wsteczne, mamy kufer. Mamy końcówkę wydechu nierdzewną, to podkreśla trochę dźwięk rasowej fałki. Mamy wyciągarkę na tył przeniesioną, właśnie tą przednią. Dodatkowo jeszcze zobaczcie, że ta wyciągarka ma możliwość podpięcia haka, także nie jest to tak, że zamontujecie wyciągarkę i nie da rady haka. Tutaj macie mocowanie właśnie nadal, które zostało. Jest ono odpinane, także można sobie odpinać i tak dalej.
Oświetlenie tutaj, tak jak mówiłem, jest błotników od dołu. To są hermetyczne lampy, także nie ma prawa woda tam się do nich dostać, tak samo kostki. Patent ogólnie, no co w Stanach bardzo popularny. Dużo osób to w ogóle montuje, jak oglądacie te wszystkie kłady w Ameryce, to nie lubią takie świecidełka. Pewnie biały kolor sobie klient ustawia, ale to już od klienta zależy, wiadomo. Wtedy fajnie też podświetla, mówię, od dołu pojazd. W sumie też spoko opcja, wiecie, w nocy gdzieś jesteście, coś trzeba pogrzebać czy coś, no to zawsze Wam oświetla ten dół. I co dalej? Odblokowany pojazd został, czyli V-Max jest zdjęty. Co dalej? Lift zawieszenia został zamontowany. Tak jak widać, o jest. Ale kolor niebieski. Lift zawieszenia zamontowany, 1,5 cala, podnosi kłada około 4 cm w górę. Do tego są dystanse w kolorze czarnym z aluminium lotniczego. To są dystanse pełne, to nie są takie nacinane w takich kładach typu jak właśnie taki 1000, który jest ciężkim klocem, wymagane są właśnie pełne dystanse. Tak samo szpilki o twardości, nie wiem, 10,9 minimum. 12,9 to w ogóle super luks. Tak naprawdę, no wiecie, chodzi o to, że będziecie jakieś skakali takim klocem, no to żeby ten dystans wam się nie połamał. Kiedyś widziałem na nacinanych właśnie pęknięty w takim kładzie, dlatego nie polecam. No i to chyba na tyle z tego, co tego wyposażenia tak naprawdę. Opony tutaj, które zostały założone, to klient już wcześniej miał, ITP jaki są. Do tego opony też ITP. To są chyba te mega machem. Ja jestem akurat Team Zilla albo Team Ankla. Te są dosyć ciężkie. Także tak właśnie kład wygląda. Jakbyście chcieli zainteresowani takim kupnem sprzętu, no to dajcie znać, dzwońcie do nas. Chcecie taką tabliczkę, żeby wam wykonać, to wykonamy. Myślę, że to też spoko sprawa, no. Czujcie się indywidualnie potraktowani i w terenie i tak dalej. Tu macie wersję Nordic standardową, jak wyszła, więc macie porównanie, jak wygląda potworek po prawej stronie. No co, zapraszam do subskrypcji tego kanału, no i do zobaczenia na Facebooku i do zobaczenia do następnego filmu. Także trzymajcie się, cześć, hej.